imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Trzej mędrcy ze wschodu przybyli do Betlejem dlatego, że ukochali prawdę. Dlatego, że chcieli poznać prawdę, byli gotowi na poświęcenia, dla poznania prawdy. I tutaj warto zwrócić od razu na samą prawdę uwagę. Otóż trzej mędrcy nie podążają do Betlejem dlatego, że odpowiada to ich jakimś uczuciom religijnym, dlatego że sprawia to im jakąś przyjemność. Tutaj chodzi o prawdę. Chodzi o to, jak się rzeczy mają. Oni chcą poznać, jak mają zdążać do Pana Boga. Oni chcą poznać, jaka droga zaprowadzi ich do nieba. W poszukiwaniu informacji, udają się do Betlejem. A więc nie szukają oni uczuć religijnych, nie szukają oni spełnienia jakichś swoich oczekiwań. Szukają oni prawdy, informacji, jak zdążać do Pana Boga. Dwa, oni tą prawdę faktycznie umiłowali. Oni są gotowi do poświęceń po to, żeby tą prawdę znaleźć. Wybierają się w tą daleką drogą i być może spotykają się z pogardą w swojej ojczyźnie. Być może wielu było takich jak oni. Wielu być może rozpoznało, kiedy narodzi się Mesjasz. Być może wielu o tym słyszało, jednak tak niewielu przybyło. A więc raz, że oni chcieli poznać prawdę, dwa, że byli gotowi faktycznie z determinacją tej prawdy szukać. To jest to, co sprawia, że są oni tak wyjątkowymi postaciami. Mędrcy z jednej strony, a więc ludzie, którzy naprawdę szukali tej prawdy, którzy naprawdę poświęcili swoje życie na badanie tej prawdy, ale z drugiej strony mężowie czynu, którzy przybyli, wyruszyli w drogę, przybyli. I bez wątpienia Ewangelia wyróżnia ich, pokazuje nam, że faktycznie są to postacie niezwykłe. Mędrcy i mężowie czynu, którzy wyruszyli w poszukiwaniu prawdy. I tak historia narodzenia Boga i człowieka nie może się obyć bez opowieści o trzech mędrcach ze wschodu. Zawsze, gdy jest opowiadana ta historia Bożego Narodzenia, zawsze pojawiają się również ci trzej mędrcy. To pokazuje, jak bardzo w oczach Pana Boga są oni cenni, jak bardzo mogą być oni dla nas przykładem. I w naszym życiu powinno chodzić o prawdę. Tutaj od razu nasuwa nam się w zasadzie cała ta rewolucja, która dzisiaj się dzieje na poziomie świata. Nie można już w ogóle mówić o prawdzie, to znaczy w prawdzie jako o obiektywnej rzeczywistości, prawdzie jako o tym, co faktycznie jest, o tym, jak się rzeczy naprawdę mają. Słowo prawda nabrało dzisiaj w dzisiejszej nowomowie znaczenia opinia. Jest moja i twoja prawda, ale nie ma obiektywnej rzeczywistości. Tak to dzisiejszy świat widzi, a oczywiście tak nie jest. Jest to rewolucyjny ruch, który ma posłużyć zniszczeniu zdrowego rozsądku, zniszczeniu jakichkolwiek zasad, które od Pana Boga pochodzą, nawet zasad naszego myślenia. Ta wielka rewolucja musi zniszczyć pojęcie prawdy. To prawda, to rzeczywistość, to jak się rzeczy mają, stoi na straży Bożego porządku. A więc chodzi o prawdę. I w naszej wierze jak najbardziej chodzi o prawdę. Chodzi o informację, jak zdążać do Pana Boga. Ta sama prawda, za którą przybyli ci trzej mędrcy, ta sama prawda i nasze życie powinna napędzać. Nie wiara jako jakieś uczucia religijne, które my ubieramy w rytuały i słowa. Wiara jako prawda, jako informacje, które otrzymujemy od Pana Boga, jak zdążać do zbawienia. Tak jak ci mędrcy, najpierw musimy tą prawdę ukochać, a później musimy naprawdę z mocą do niej dążyć. Tak jak oni wyruszyli do Betlejem, wyruszyli w tą daleką drogę, tak i my musimy zawalczyć o tą prawdę. Nie wystarczy tylko raz ją poznać. Nie wystarczy tylko to, że znamy Pana naszego Jezusa Chrystusa, że znamy Jego nauczanie. Musimy
tej prawdy naprawdę szukać. Musimy kochać tą prawdę. Musimy według niej układać nasze życie. Mędrcy wyruszyli, aby znaleźć prawdę. My musimy codziennie wyruszać, aby żyć według tej prawdy. I to wcale nie jest proste. Najpierw zastanówmy się, jak często faktycznie zaglądamy do naszego katechizmu, jak często zaglądamy do dzieł pobożnych. Mam tutaj na myśli naprawdę książki, które mogą uformować naszą wiarę. Nie do książek społeczno-religijnych, które tak opowiadają gdzieś tam troszeczkę o rzeczach związanych z wiarą, ale które nie nakarmią naszej wiary, które nie sprawią, że lepiej znamy naszą wiarą. Kiedy ostatnio zajrzeliśmy do katechizmu? Kiedy ostatnio przeczytaliśmy książkę, która faktycznie przybliżyła nam, pozwoliła nam lepiej zrozumieć Pana naszego Jezusa Chrystusa, lepiej zrozumieć Jego nauczanie? Zastanówmy się, czy naprawdę kochamy prawdę? Czy naprawdę chcemy tej prawdy szukać? Czy naprawdę pragniemy ją znaleźć? Czy może raczej traktujemy ją jako ważną informację, tak, jako coś istotnego, ale w praktyce na co dzień to mamy inne zajęcia, mamy inne ważniejsze rzeczy. A więc kochajmy prawdę, szukajmy prawdy i miejmy tą odwagę, żeby według niej układać nasze życie. Bo tą prawdę, którą poznajemy, tą naukę Pana Jezusa, którą poznajemy, ją musimy później wcielić konkretnie w nasze życie i to jest walka o cnoty, to jest walka z grzechem i to też wymaga konkretnych działań. Jeśli widzę takie i takie grzechy, często popełniam, idę do spowiedzi i później widzę, że znowu takie i takie grzechy popełniam i znowu, i znowu, i znowu, to warto zadać sobie pytanie, czy faktycznie podjąłem walkę, czy faktycznie walczę. Czy może mam takie postanowienie poprawy, że no chciałbym, ale w sumie to tak bez przesady. I jeśli chodzi o postanowienie poprawy, no to konkretnie. Jeśli chcemy walczyć, to konkretnie, nie tylko ogólnie chcę walczyć. Konkretnie. Jakie grzechy popełniam najczęściej? W jakich okolicznościach? Co mnie do tego skłania? Co stwarza takie okoliczności, które do grzechu mnie prowadzą? I konkretnie. Właśnie wtedy chcę się mieć na baczności. Właśnie w tych okolicznościach chcę uważać. Te okoliczności mogę zlikwidować. Mogę inaczej mój czas zorganizować. Mogę mniej mieć kontaktów z tymi i z tymi ludźmi, którzy do grzechu mnie prowadzą. Bardzo konkretne postanowienia. To jest to nasze wyruszenie w drogę. Skoro poznaliśmy Pana Jezusa i my potrzebujemy przebyć tą drogę do Niego. Potrzebujemy poprzez naszą walkę z grzechem, nasze wypracowywanie cnót, zdążać do Pana Jezusa. Potrzebujemy zbliżać się do Niego, pozwalać, aby On znalazł w naszym sercu miejsce dla siebie. Zwrócę jeszcze tylko na to uwagę, że nawet w Kościele, nawet w teologii Kościoła prawda nie jest już w cenie. Że nawet tutaj mówienie o obiektywnej prawdzie jest już niepoprawne politycznie. Zwróćmy na to uwagę, że Kościół, hierarchia Kościoła, teolodzy boją się dzisiaj powiedzieć, że coś jest prawdziwe, a coś jest fałszywe. Że jeśli ktoś, kaznodzieja, powie na kazaniu, że fakt, że Pan nasz Jezus Chrystus jest Bogiem, to prawda, a ci, którzy w to nie wierzą, są w błędzie. Taki człowiek, taki kaznodzieja narazi się na prześladowania. Nazwał go jakimś wariatem, jakimś zacofanym człowiekiem, który, księdzem, który nigdy w życiu najwyraźniej nie słyszał o Soborze Watykańskim II. To wzbudzi wielkie wzburzenie, gdy ktoś powie, gdy kaznodzieja powie na kazaniu, że na przykład islam to fałszywa religia. To wzbudzi wielkie wzburzenie, gdy ksiądz na przykład powie, że tezy Lutra to fałsz. To wzbudzi ogromne wzburzenie. Jak tak można powiedzieć? Jak tak można nie powiedzieć? Jak można nazywać się sługą Jezusa Chrystusa? Jak można nazywać się Jego kapłanem, nie mówiąc jednocześnie, że to, co jest sprzeczne z Jego nauką, z nauką Pana Jezusa, jest błędem? Jak można? Jak można bronić prawdy, nie nazywając jednocześnie fałszu? Nie wskazując na błąd,
Nie pokazując, że to przekonanie do nieba cię nie zaprowadzi. To przekonanie będzie cię od nieba oddalało. Nawet i w Kościele już nie ma miejsca dla prawdy. Dlatego my chcemy naśladować tym bardziej tych mędrców ze wschodu, którzy kochali prawdę, którzy roztropnie tej prawdy z gorliwością szukali, którzy byli gotowi zmienić swoje życie ze względu na prawdę, ze względu na tą obiektywną prawdę, na rzeczywistość, na to, jak się rzeczy mają. I my codziennie układajmy nasze życie zgodnie z prawdą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.